Dzisiaj zobaczymy wspólnie tajemnicze filmy, które ostatnio stały się popularne. Od ludzi, którzy rzekomo potrafią latać po duchy i kosmitów. Przygotujcie się na prawdziwy rollercoaster strachu. Chciałbym jeszcze prosić Cię o zostawienie oceny pod filmem, ponieważ YouTube niestety blokuje tego typu content, ale jeśli zostawisz łapkę w górę, to może uda nam się przytrzeć nosa algorytmowi i dzięki temu zobaczą ten film osoby, które się interesują takimi tematami. Zapraszam Cię także do zobaczenia poprzedniego ultra ciekawego filmu z serii kryminalnej Najgorsze zbrodnie internetu. Jest to półgodzinny dokument pełen zwrotów wydarzeń. A teraz zapraszam do oglądania. Carly Goose, nastolatka z Chalfant, tajemniczo zniknęła w październiku 2018 roku, pozostawiając za sobą szereg pytań i społeczność poszukującą odpowiedzi. Carly była ostatnio widziana w godzinach porannych 13 października w okolicach domu rodzinnego w wiejskiej okolicy White Mountain Estate. Okoliczności jej zniknięcia są zarówno zagadkowe, jak i niepokojące. Noc przed zniknięciem Carly uczestniczyła w przyjęciu ze znajomymi i według relacji wykazywała oznaki niepokoju i dezorientacji, prawdopodobnie związane z używaniem jakichś substancji. Jej macocha, Melissa Goose, odebrała ją i przywiozła do domu. W ciągu nocy zachowanie Carly nadal było nieprzewidywalne, a Melissa pozostała przy niej, aż zasnęła. Jednakże rano Carly nigdzie nie było. Jej zniknięcie wzbudziło natychmiastowe zaniepokojenie, gdy odeszła bez telefonu, portfela czy jakichkolwiek osobistych rzeczy. Mimo intensywnych poszukiwań przez lokalne służby porządkowe, ochotników, a nawet FBI, żadne konkretne dowody ani wskazówki dotyczące jej miejsca pobytu nigdy nie zostały znalezione. Rodzina i lokalna społeczność aktywnie uczestniczą w kampaniach mediów społecznościowych, lokalnych wydarzeniach i współpracy z władzami, aby utrzymać aktywne poszukiwania. Sprawa Carly Goose stawia wiele pytań. Co wydarzyło się w godzinach poprzedzających jej zniknięcie? Czy odeszła z powodu swojego zdezorientowanego stanu? Czy może w grę wchodzi jakaś przestępcza działalność? Jej sprawa pozostaje otwarta i niewyjaśniona, pozostawiając jej bliskich i społeczność w nadziei na jej bezpieczny powrót lub przynajmniej jakieś zamknięcie upiornej tajemnicy jej zniknięcia. Od czasu jej zniknięcia pojawiły się różne twierdzenia i spekulacje dotyczące zaginionej nastolatki. Jednym z zauważalnych wydarzeń było spostrzeżenie przez youtubera Joey'ego Maca, który sądził, że dostrzegł ją, podróżując motocyklami z przyjacielem. Przyjrzyj się, co uchwycili na kamerze. Według youtubera później dzwonił do policji w Hemet, aby zgłosić incydent i później skontaktowano się z nim, mówiąc mu, że znaleźli dziewczynę dokładnie w miejscu, które youtuber opisał. Niestety, dla rodziny Goose nie była to Carly, jednak była to inna zaginiona nastolatka. Dziewczyna, razem ze swoim chłopakiem, była zaginiona od 2 dni i spała w wąwozie, gdy zostali odnalezieni przez funkcjonariusza i bezpiecznie wrócili do domu. Where did she come from? Okay, that is creepy. Niedawno w Sydney, Australii, zarejestrowano tajemnicze wideo, które pozostawiło obserwatorów
zdezorientowanych i ciekawych. Nakręcone przez lokalnego mieszkańca, nagranie przedstawia ciemną masę zawieszoną w powietrzu nad wodą. Osoba za kamerą porównała to do ciekłego metalu i wyraziła wątpliwości co do tego, czy jest to typowa formacja chmur. Wideo szybko zyskało uwagę, wywołując lawinę komentarzy od zaintrygowanych widzów, chcących podzielić się swoimi interpretacjami. Spekulacje były różnorodne, z niektórymi sugerującymi, że zagadkowa masa może być UFO, podczas gdy inni rozważali zanieczyszczenie powietrza lub nawet istnienie stworzenia przypominającego dementora z serii Harry'ego Pottera. Niemniej jednak eksperci analizujący nagranie zaoferowali bardziej ziemskie wyjaśnienie. Wielu doszło do wniosku, że tajemnicza masa to prawdopodobnie chmura SCAD, rodzaj chmury formującej się na niskich wysokościach nad Ziemią. Te chmury są znane ze swojego odłączonego i nieregularnego wyglądu, czasem nadając im pozaziemski charakter. Chociaż wideo może nie przedstawiać istoty pozaziemskiej ani nadprzyrodzonej, przypomina nam, że naturalny świat może wciąż zafascynować i pobudzić ciekawość, stawiając przed nami zagadki do zastanowienia się i zbadania. Mam zamiar za niedługo zrobić nową serię. Chciałbym polecieć do Afryki, USA i do najbardziej oddalonych zakątków świata, aby pokazać Wam miejsca owiane tajemnicą. Opuszczone, ale także te, o których krążą legendy od dziesięcioleci. Chciałbym, aby ta seria była też charytatywna. Wspólnie możemy pomóc tam dzieciakom, no i ludziom w potrzebie. Moimi prywatnymi środkami, no, za wiele nie zdziałam, więc wpadłem na pomysł, że może wspólnie pomożemy. Chciałbym, żeby podróż, no i nagrywanie filmów z tego miały jakiś większy cel. Ci, którzy wpłacą najwięcej, będą odpowiednio wyróżnieni. Myślę, że takie akcje charytatywne warto robić. Całość jest opisana na zrzutce, więc zachęcam do zerknięcia, a tymczasem przejdźmy dalej. Wideo, które niedawno pojawiło się na Instagramie użytkownika Akbasz Reza, zaczęło przyciągać szeroką uwagę. Pokazuje niezidentyfikowaną czarną substancję, która wydaje się być przyciągana do metalowego pierścienia. Jak widzisz, gdy pierścień porusza się po talerzu, czarna substancja przemieszcza się w jego kierunku. Następnie osoba wyciąga kartę kredytową i przecina substancję na pół. To fascynujące wideo wywołało różnorodne teorie wśród internautów. Podczas gdy niektórzy spekulują, że może to być zaawansowana nanotechnologia lub że została wydobyta z piramid, inni równią to z amorficzną istotą z klasycznego filmu grozy sci-fi z 1958 roku The Blob. Jednak bardziej ugruntowane wyjaśnienie, zaproponowane przez kilku widzów, sugeruje, że ta tajemnicza substancja to prawdopodobnie ferrofluid. Ferrofluid to niezwykła ciecz nasączona drobnymi cząstkami magnetycznymi, zazwyczaj wykonanymi z tlenku żelaza. Ta unikalna kompozycja pozwala płynowi reagować na pola magnetyczne, tworząc uderzające wzory i kształty. Gdy jest wystawiony na działanie magnesu, gładka powierzchnia płynu przekształca się w szereg kolistych wypustek i szczytów, prezentując zarówno piękno, jak i osobliwą naturę sił magnetycznych. Jednak dokładna tożsamość i pochodzenie substancji widocznej na tym wideo jeszcze nie zostały potwierdzone. Pozostawiamy to widzom do ostatecznej oceny. Czym według Ciebie naprawdę jest to dziwne czarne ciało widoczne na wideo? Ten dziwny klip został przesłany na TikToka
przez użytkownika Mindfang. Zobacz, co przedstawia. Jak widzisz, wydaje się przedstawiać mężczyznę unoszącego się w powietrzu. Materiał rozpoczyna się, gdy mężczyzna macha rękami, jakby się modlił lub rzucał jakiegoś rodzaju zaklęcia. Następnie kładzie się płasko na ziemi. Nagle unosi się w powietrze. Podobne nagrania często są odrzucane jako oszustwa, ale to, co robi mężczyzna następnie, jest zdumiewające. Wyciąga skakankę i zaczyna nią machać pod swoimi nogami. Następnie idzie o krok dalej, faktycznie kręcąc nią wokół siebie, jakby wisiał w powietrzu. To działanie zdaje się udowadniać, że nie ma żadnych drutów, które trzymają mężczyznę na w powietrzu. Jak myślisz? Co dzieje się na tym nagraniu? Czy to prawdziwy przypadek lewitacji uchwycony na kamerze? Czy istnieje inny sposób, aby wyjaśnić ten niezwykły wyczyn? Podziel się swoją teorią na temat tego dziwnego nagrania w komentarzach poniżej. Zanim przejdziemy do przerażających nagrań pochodzących z Brazylii, które rzekomo pokazują obcych o wzroście 3 metrów, pamiętajcie, aby nacisnąć przycisk subskrybuj, potem kliknąć dzwonek obok i włączyć wszystkie powiadomienia z kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco za każdym razem, gdy opublikujemy nasze straszne i ciekawe filmy. Niedawno opublikowany klip wideo pozostawił zarówno entuzjastów zjawisk paranormalnych, jak i sceptyków zastanawiających się nad tym filmem. Wędrowcy w Brazylii twierdzą, że uchwycili nagranie 2 olbrzymich istot o wysokości 3 metrów, które uważają za obcych. Dziwne spotkanie miało miejsce na wzgórzu w Ilha do Mel, malowniczym miejscu znanej z naturalnego piękna. Sara Dalete, świadek z Brazylii, spędzała dzień na zewnątrz z rodziną, gdy zauważyła te dziwaczne postacie. Na nagraniu, które stało się wiralowe na platformach społecznościowych takich jak X i Instagram, można zobaczyć ogromne istoty stojące na szczycie wzgórza. To, co sprawia, że to spotkanie jest szczególnie zagadkowe, to twierdzenie Dalete, że dotarcie do tego fragmentu szczytu było pozornie niemożliwe. Pomimo przekonania Dalete, że była świadkiem zobaczenia obcych istot, nie wszyscy są do tego przekonani. Użytkownicy mediów społecznościowych dołączyli do dyskusji, oferując alternatywne wyjaśnienia. Niektórzy użytkownicy spekulowali, że postacie przypominają nadmuchiwane obiekty, takie jak te powszechne na myjniach samochodowych za granicą, podczas gdy inni sugerowali, że mogą to być wędrowcy z wyposażeniem do chodzenia. Wideo wywołało debatę, a niektórzy domagają się wyraźniejszego nagrania w wysokiej rozdzielczości tych rzekomych spotkań z obcymi.